Maciek, widzowie uwielbiają twoją twarz, brzmi znajomo, bo znają najlepiej. Kolejna edycja, trochę zmian. I mamy też Maćka Roko, twojego nowego współprowadzącego, tak, też chyba wieloletniego kolegę. Mnie zastanawiało, czy maczałeś paluszki w tym, żeby to Maciek stanął po twojej prawej lub lewej, w zależności od tego, jak zostawicie ustawieni, bo czasem tak bywa i choćby Marcin Prokop nie ukrywał w rozmowie ze mną, że czasem macza paluszki w takich sprawach. Jakby to zależało ode mnie, na pewno nigdy nie prowadziłbym wzrokiem, nie przepadamy za sobą. On mówi tak samo. Potem uważam, że jest słaby. No z jakiegoś powodu przez 5 lat go nie było w Polsacie, więc to pewnie świadczy o tym, że ktoś na górze uznał, że się do niczego nie nadaje. Nie wiem, co się teraz wydarzyło, nie wiem, może jest jakiś brak prowadzących dobrych i trzeba było wziąć średniaka. No, no, tak no wyszło. Trudno, tak wyszło. No co zrobić? No. Proszę Państwa, to była wersja kabaretowa dla tych, którzy kochają kabarety w Polsacie. A teraz bardzo Cię poproszę o tę poważną, bo wierzę, że kulisy telewizji są równie interesujące. Znaczy, jeśli mam, ale tak zupełnie szczerze? No ja bym wolał tak. No więc nic nie miałem z tym wspólnego. Ale może to jest dlatego, że wszystko działo się tak szybko. Ja byłem akurat za granicą, także nikt mnie o zdanie specjalnie nie pytał. Żeby ta zamiana mogła się wydarzyć, żeby Maciek był na wizji, to musieliśmy jednak pożegnać Piotra Gąsowskiego, który sam zrezygnował z udziału w programie. Czy wy odbyliście jakąś taką rozmowę? Taką, wiesz, o tym, co teraz, o tym, co się wydarzyło, chociaż byłeś w Hiszpanii. No właśnie, ja o wszystkim dowiedziałem się z mediów, social mediów, mediów, no, ale z mediów. Więc jakby dotarła do mnie ta informacja już post factum, po decyzji Piotra. Jak rozumiem, to była bardzo szybka akcja w jego wykonaniu, więc pewnie rzeczy działy się w wyjątkowym tempie. Oczywiście z Piotrem jestem cały czas w kontakcie, rozmawiamy, rozmawialiśmy też o tej sytuacji. Piotr mnie zresztą bardzo zachęcał od samego początku, żebym ja został. Zresztą oficjalnie to i u siebie, i u mnie pisał te informacje. Zresztą Kasia Skrzęska również. Ale jesteśmy w kontakcie, nawet połączyliśmy się na live'ie tam gdzieś z Karaibami, gdzie on akurat w danym momencie był. No może jedna rzecz to jest praca i oczywiście z wielkim żalem, muszę powiedzieć, niezależnie od tego, jak czasem darliśmy koty, To jest fantastyczny okres mojej kariery zawodowej, fantastyczna sytuacja i myślę, że tak jak wcześniej bardzo się lubiliśmy, mieliśmy ze sobą bardzo dobre relacje, ale znaliśmy się tak bardziej prywatnie, tak przez program, nasza relacja przerodziła się w przyjaźń głęboką i taką prawdziwą i myślę, że i ona będzie zawsze, niezależnie od tego, czy pracujemy razem, czy razem nie pracujemy, bo przecież przyjaźń nie wymaga jakichś dodatkowych czynników, tylko to jest po prostu coś, na czymś ludziom powinno zależeć. Więc cieszę się, że Piotr się w moim życiu zawodowym pojawił. Bardzo dużo się od niego... Powiem to raz i ostatni. Dużo się nauczyłem dzięki Piotrowi Gąsowskiemu. I mam nadzieję, że Piotr to zobaczy, ale nie będzie tego powielał, bo nie chciałbym, żeby się chełpił tą sytuacją zbyt często. Tymi słowami. Wymieniłeś właściwie wszystkie już elementy tej układanki, która za tobą i właśnie najważniejsze było dla mnie to, że Piotr miał fantastyczną postawę, że zachęcał cię, żebyś brał udział dalej w programie. Mi tam faktycznie, jak ty ogłosiłeś swoją decyzję, może trochę zabrakło takich właśnie kulisów, dlaczego tak, dlaczego nie, ale zapytam cię już na koniec o jedno. Nie ogłaszałem nigdzie decyzji, tylko powiedziałem, że to jest bardzo trudna sytuacja. To prawda. W sumie nie odniosłem się ani razu do tego, co i jak, bo jakby sytuacja dla mnie po jakby apelu Piotra stała się jednoznaczna. Mnie jako obserwatora ciekawiło tylko, czy w tobie był jakikolwiek 1% zawahania, że może powinnaś podjąć inną decyzję? W momencie, kiedy takie rzeczy się dzieją, to oczywiście, że człowiek musi rozpatrywać różne za i przeciw. No z drugiej strony pamiętajmy, że ja pracuję dla Polsatu od 18 lat, prawda? I jakby moim głównym, no może nie jedynym, ale jednym z ważniejszych zajęć jest oczywiście praca w telewizji. To jest mój zawód, też wyuczony w pewnym sensie. Jakby no ja byłem w tej stacji znacznie wcześniej, zanim zaczęła się ta relacja moja z Piotrem tak mocno kształtować. I dla mnie to było na pewno dużym szokiem, że nie będziemy razem pracować, bo myślałem, że jeżeli już to albo obydwaj opuścimy ten projekt przy okazji pewnych zmian, raczej nikt z nas nie przewidywał, że odejdzie którykolwiek z nas. Natomiast to jest na pewno bardzo złożona sytuacja, bardzo dla mnie trudna, ale myślę też, że fakt, że to właśnie Maciek jest tym współprowadzącym, miał spore znaczenie w całym tym bilansie tej całej sytuacji.